zawodowych oczekujący czegoś i zdanie zarządu mówiące o tym, co jest możliwe. Myślę, że czeka nas długi proces negocjacji. Tych negocjacji nigdy nie będziemy unikać, czy to z organizacjami związkowymi, czy bezpośrednio z załogą. Natomiast no, nie na stopniach budynku, nie przed budynkiem, nie na zasadzie takiej, że kto głośniej krzyczy. Prawdą jest, że w czasie demonstracji część działaczy związkowych, widząc co się dzieje, apelowała o spokój i rozwagę. W związku z tym ja sądzę, że po drugiej stronie są ludzie, którzy wiedzą, że tak naprawdę wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Obojętnie, czy ktoś jest prezesem, czy ktoś jest górnikiem dołowym, czy działaczem związkowym, mamy zatrudnienie w tej samej firmie i wrzucenie w koszty tej firmy określonej kwoty, której firma nie jest w stanie udźwignąć, spowoduje, że tej firmy nie będzie. Nie ma w Polsce świętych krów. Wiele firm, które były kiedyś symbolem zmian ustrojowych w Polsce, już nie istnieje. Zostały zamknięte, nie ma po nich śladu. Dzisiaj zastanawia się Warszawa, czy na terenach Ursusa zostawić hale fabryczne, czy wybudować do końca osiedle mieszkaniowe. Huta Katowice, Nowa Huta, to dzisiaj jest mita. Nie widać jakoś hutników na ulicach. Stocznie, dwie ostatnie państwowe, przeszły przez proces transformacji, który tak naprawdę był procesem likwidacji. Więc górnictwo również nie ma świętych krów. Zresztą ja pracuję bardzo krótko w górnictwie. Tutaj osoby siedzące dookoła mnie pewnie mnie za chwilę byłyby w stanie zasypać informacjami, ile jeszcze 10-15 lat temu było na Śląsku kopalń, a ile jest w dniu dzisiejszym. My musimy pamiętać o tym, że jesteśmy w gospodarce rynkowej i jeżeli się nie utrzymamy na powierzchni, to nas po prostu zamkną. A ponieważ to nie jest tak, że polski węgiel jest jakiś niesamowity, jeżeli nie włożymy polskiego węgla do pieców energetycznych, to one po prostu zgasną. Czy pokazuje wielkość importu na przykład od 2008 roku? Na przykład. No to oczywiście nikt nie sprowadzi 70 milionów tam w przyszłym roku, ani za dwa lata. No, okazuje się, że 13 milionów już można sprowadzić. Tak, właśnie to jest to, o czym musimy pamiętać. Jesteśmy w systemie naczyń połączonych. Jeżeli będziemy w dalszym ciągu naszej energetyce dawać bezpieczeństwo i dawać ceny porównywalne z cenami światowymi, zawsze będą podpisywali kontrakty z polskim górnictwem, chociażby z racji bezpieczeństwa. Natomiast jeżeli będziemy niestabilni, jeżeli nasze ceny będą odbiegały od tego, co jest na rynku, to po prostu będą importować ten węgiel, a ponieważ jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, to nikt nie zdecyduje się na wprowadzenie ceł, barier itd. itd. Szczególnie, że chyba jesteśmy ostatnim krajem oprócz Czech, Hiszpanii, no i Niemców, którzy są krajem swojej kopalni, które ten węgiel jeszcze wydobywa. No, nie mamy sojuszników.